sylwetki polskich gangsterów Czopek Monster, Popek, a właściwie Paweł Ryszard Mikołajów, urodzony 2 grudnia 1978 w Legnicy. Polski raper, wokalista, muzyk, aktor, zawodnik MMA wagi ciężkiej oraz członek zespołu Firma od 2001, no i oczywiście Gang Albanii od 2014 do 2017. Mało osób zna prawdziwą drogę Popka do rapu. Popka z Pendorem nie było wtedy, no oni mieli inne zasadki muzyczne zasady zawsze, bo Popek jak przyjechał, to chyba było tak, że on nie wiedział w ogóle, kim jest kurwa Tupac, nie? Jak poznaliby Popka, to chyba nie wiedział, kim jest Tupac. Stoją, chodzimy na panny, zawsze nam stoi mało lat i od rana ślą mi emotki. Kazik, weź przyjedź, jesteś tak słodki, zostają na noc. I on był w ogóle metalem, wiesz, przyjechał w płaszczu takim jak hitlerowiec SS, takim, wiesz, do kolan, takim błyszczącym w butach śrubokrętach, kurwa, z dziwną fryzurą, koszuli. Wiesz, i tak się poznaliśmy w ogóle, więc oni, Popek z Pendorem, mieli zawsze trochę inne aspiracje. Tak było. No tak było. Nie zmyślam. Trzecim muszkieterem tej zorganizowanej grupy był niejaki Heniek. Panowie we trójkę walili nocne napady na osiedlowe śmietniki. Tak jak to w tym środowisku bywa, w momencie jak wspólnicy zaczęli robić gruby szmal, to zaczęły powstawać pierwsze konflikty, czyli co i ile się komu należy. Z racji, że Popek i Pomidor znali się już dłużej, postanowili przewalić Heńka. W tym celu wykradli jemu nówkę sztukę plejaka jedyneczkę i wyjechali na wyspy. Legenda głosi, że Heniek nadal szuka ich po lesie. Tipa, pamiętaj, że kurwa dopadnę cię, nie? Popek od zawsze był wspólnikiem Pomidora. Razem zasłynęli ze swoich gangsterskich vlogów. Witam was w nowym roku, Pomidor Firma. Jak wiecie, Paweł puścił papier w świat. Rozjebali się na nas. My prosiliśmy na samą ukarań po 15 latach. No i frajerku, masz teraz papier. No i będę z tobą, kurwo, cisnąć. Pozdrawiam, firma. Słuchaj, żurom, wpierdala się pomiędzy dwóch wspólników, grypsujesz na wolności, prujesz się do człowieka, nagrywasz kurwa ludzi na telefonie. Z tobą nikt nie chce nagrywać. Środowisko rapu jest w stanie wiele zrozumieć, ale kurwa, co mają pomidory do człowieka? A ja jestem pomidorem i nikogo się nie boję. Jestem zdrowy, daję zdrowie, zdrowie mieszka w mojej głowie. Mam cudowne witaminy, bardzo dobre dla rodziny. Kto mnie zjada, siłę ma na co dwa. Mam też w sobie minerały, żeby sercu pomagały, żeby ludziom dawać siłę. Ze mną smaczny posiłek, pamiętajcie, tak się składa. Mnie codziennie można zjadać, samo dobro, tak już jest. Ja mam gest. Znany raper Ważka G jednoznacznie skwitował takie zachowanie. Takimi kurwami to ja nigdy nie biegam. Popek kręcił swoje niechlubne numery z Boriksonem, aż do momentu, kiedy panowie postanowili się ostatecznie rozstać. Następnie wrócił i postanowił wspierać Pomidora w jego projektach na wyspach. Dla śmiałków polecam na przykład taki kawałek jak Nie ma skutków bez przyczyny. Ta piękna przyjaźń nie przetrwała jednak próby czasu i tak 4 czerwca 2020 doszło do wyznania prawdy przez Popusia. Siemanko, słuchajcie. Mamy 4 czerwca i chciałem wam w końcu powiedzieć, że mam już kurwa tego dość. Moją całą historię powrotu do Polski i tą całą aferę ze mną i z Pomidorem. Słuchajcie, Gang Albanii okazał się kurwa wielkim sukcesem. Mój powrót do Polski okazał się możliwy. Zapytałem się mojego Spulasa, czy pozwoli mi wrócić, bo tak się na nas rozjebał Spulas. Czy pozwoli mi wrócić, bo jest możliwość, że wrócę na samo ukaranie, wyjdę, nie będę musiał siedzieć. Pomidor się nie zgodził. Minęło pół roku, dzwoni do mnie telefon, jak Pomidor prosi mnie w lesie, napierdalają go w lesie jakaś ekipa i mówi, żebym mu pomógł, kurwa, i tak dalej. I ja powiedziałem, pomogę ci w zamian, jak ty mi dać zielone światło, żeby wrócić do Polski na samo ukaranie. Wziąłem ten telefon i mówię do tych gości, kurwa, panowie, że moje słowo dla was to znaczy, jak on wam nie odda tych pieniędzy, ja wam je oddam. I mówię, dajcie się mi pod nim do telefonu, mówię, Pomidor, jeśli z tego lasu prowadzę, pod jednym warunkiem, że kurwa pozwoliliśmy wrócić do Polski. Powiedział tak, dziękował mi za to, że go wyciągnął z lasu, że tylko jednego zęba mu wyjebali. I ja wróciłem do Polski. Minęło trochę czasu,
Pomidor zaczynał mnie wyzywać gdzieś tam od konfidentów. Więc co ja zrobiłem? No, mogę sobie tylko zarzucić to, że wziąłem, że wtedy nie powiedziałem tej historii, o której mówię teraz, i wziąłem kurwa ze sobą 100 tysięcy złotych, pojechałem do niego, dałem mu te pieniądze, żeby po prostu mu zamknąć mordę. I od tamtej pory zaczęły dziać się cuda. Ludzie, ja nikomu, co mogę zarzucić to, że po prostu boliłem się ze wstydu, kurwa, i ale jedno, nigdy nikogo kurwa nie sprzedałem, nikt nie poszedł nigdy za mnie siedzieć. Sprawą zajął się oczywiście nikt inny jak najsłynniejszy prokurator Polski, czyli Andrzej Ruromski. I przyszedłem ci z sobą na spotkanie, bo mnie to też już wkurwiło, nie będę mówił spokojnie, bo dałem swoją twarz. Który postanowił także naliczyć popka. Ten fakt bardzo oburzył Bogusława Lindę. A z takim ryjem kim on może być? Tajen! Oraz oczywiście bardzo bliskiego przyjaciela popusia, czyli Anunaka Konrada Niewolskiego. Wprosił się do jednej sceny, na siłę, normalnie wbił się na Bezczela, usiadł między chłopakami. W międzyczasie błagał, żeby sobie z Popkiem robić kurwa filmiki i okazało się, że wykręcił Popkowi aferę, ponieważ stał za aferą po to, żeby Popka naliczyć na kasę i z jednej strony udawał kurwa przyjaciela, ale potem się okazało, że miał należeć do działki. Gdy ja się o tym dowiedziałem, od razu tą łajzę pogoniłem. Decydujący głos w aferze pomidorowej zabrał jednak członek najwyższej instancji ulicznej, profesor Tomas. Każdy, jak się rozpierdala, to jest jego sprawa, tak? Ale jak już jest na świeczniku coś, to każdy też ma prawo się odnieść. Taka jest historia. No. Taka sytuacja, nie? Dlatego ja też nie komentuję, nie odnoszę się, nie, nawet nie oceniam nikogo, tylko ktoś mi poprosił po prostu o ocenę. Z mojej perspektywy mojej, gdzie ja już jak miałem 12 lat, to siedziałem w ośrodku szkolno-wychowawczym, gdzie pozdrawiam Duśka, mojego serdecznego koleżkę. Dusiu Marcina z Belgii. Przecież ile mieliśmy, po 12-13 lat, jeszcze kisiel tańczył breakdance'a w Stawieszynie, Felek był, no dużo osób było takich, z którymi się znaliśmy od dziecka, Pokémon, nie Pokémon, wszystkich serdecznie pozdrawiam. I dla mnie to jest sprawa oczywista, gdzie ja to widzę normalnie i nawet nie ma co się odnosić, bo to jest jasne i klarowne, każdy kto ma wiedzieć, to wie. No, także tego, pozdrawiamy wszystkie Pokémony i kto ma wiedzieć, ten wie. Co ważne, mniej więcej w tym samym czasie, co Rurom biegał za Popkiem, wydarzyła się również inna, bardzo ważna scena. Arek, Tańczula. Jeżeli najebiesz mojego ojca, to dam ci prezencie 600 gram złota 18 karat. Masz jaja, zapraszam do niego. Ta miłość niestety również nie przetrwała próby czasu i w momencie wybuchu konfliktu między Niewolskim a Murańskim wyszła kolejna spina. Była jeszcze jedna kwestia. Rozmawiałem z synem, powiedział, że konflikt z Popkiem, czy sytuację z Popkiem właśnie wyjaśni pan. To o co tutaj chodzi? Dlaczego Popka nie lubicie? Popek to jest Judasz. Postać dosyć obrzydliwa. Najprawdopodobniej, gdyby miał okazję funkcjonować w czasach okupacji, to nie ogoliliby mu głowy, tylko by mu tą głowę odstrzelili. Ale jest... skąd się znacie? Jak rozumiem, znacie się, prawda? I gdzieś tam się skonfliktowaliście. Nie, proszę pana. Sytuacja była tego typu, że poznaliśmy się na planie asymetrii. Popek, dopiero po niewczasie dowiedziałem się, że miał wtedy jakieś problemy i usilnie szukał, powiedzmy, przyjaciół, kumpli, którzy mogliby go, gdzieś tam się zaczęły jakieś jego papiery wylewać. Ja nie miałem tej świadomości, więc kolokwialnie mówiąc, Popek się do mnie przytulił. A co do reszty historii, to kto ma wiedzieć, ten wie. A jak nie wie, to dowie się na pewno na Fame MMA 13. Byki Krasę, tak jak zauważyliście zapewne, ostatni film dostał ograniczenia wiekowe, co ucięło znowu zasięgi na kanale. Będę wam mega wdzięczny za pozostawienie łapki w górę. No i kto nie zasubskrybował, oczywiście o subskrypcję. Komentarz oczywiście też mile widziany. Trzymajcie się, zapraszam na moje vlogi.